Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę wam przepis na przepyszne rolatki. Rolatki na obiad wykonane z szynki z kilkoma dodatkami. Jakimi to dowiecie się z dalszej części tego przepisu. Przepis jest naprawdę bardzo łatwy i szybki w wykonaniu. Tymczasem zanim zaczniemy, zapraszam cię do subskrypcji oraz polajkowania tego filmu, a tymczasem już zabierajmy się do pracy. Przepis, moi drodzy, rozpocznijmy od przygotowania mięsa na nasze rolady. Mam tutaj taką szynkę, kulkę szynki wieprzowej. Jest około 1,5 kg tutaj na desce. Co musimy zrobić? Aby zrobić przepyszne rolady, niezależnie z jakiego mięsa, musimy pokroić mięso na plastry. Kroimy w poprzek włókien, tak żeby po rozbiciu one były bardzo kruche. Także kroimy plastry około 1,5 cm szerokości. Tutaj został nam się taki kawałek. No to tu w drodze wyjątku można przekroić taki kawałek na pół. O właśnie. Tak, żeby wyszła po prostu jeszcze jedna rolada. Rozbijemy i będzie wszystko cacy. Także rozbijamy na płaty, najlepiej przez woreczek, żeby nie obryzgać niczego dookoła. I za chwilę już zaczniemy przyprawianie i ładowanie do środka różnych dodatków. Mięso, moi drodzy, jest przepięknie rozbite. O takie plastry właśnie nam chodziło. I teraz dodatki. Ja robię taką podstawę, klasykę można powiedzieć. Takie lubię. Co musimy dodać? Ja dodaję cebulę, żółty ser oraz ogórki kiszone. Ser żółty taki, żeby bardzo dobrze nam się rozpuszczał. Może być to dobrej jakości Gouda, może być Emmentaler. Jeżeli macie inne gatunki, które lubicie, również można je dodać. Można też na przykład zamiast żółtego sera dać sobie tutaj mozzarellę, także opcji jest dużo. Zamiast takiego farszu można dać farsz taki pieczarkowy, po prostu podsmażone pieczarki z przyprawami dajecie do środka, będzie równie pysznie. Także opcji jest tutaj naprawdę wiele, co lubicie, to dodajecie sobie do środka takichże roladek i najprościej jest pokroić ser w około centymetrowe plasterki, następnie takie centymetr na centymetr słupki. I robię tak z dwoma, może trzema plastrami sera. W zupełności to wystarczy. Ja zrobię około 6 rolad, takich naprawdę sporych. Wy, jeżeli chcecie mniejsze, no to w odpowiedni sposób musicie wtedy pokroić dane składniki. Ogórka daje tu na 3, może 4 części. Tak samo czynię z drugim. Oczywiście później wszystko przytniemy do odpowiedniej szerokości. Cebulka tak samo, nieco mniejsze kawałki, tak żeby ją sobie odpowiednio poukładać w środku rolady. Na razie tyle powinno wystarczyć i zabieramy się już za zawijanie, za składanie rolad. Układamy w sposób taki, żeby nam się jak najlepiej to zawijało. Zawsze robię to tak, żeby szersza część była u podstawy. To, że gdzieś tam się wam jakaś dziurka pojawi, to nic nie szkodzi. Wszystko będzie to tak szczelnie zawinięte, że nic nie powinno tutaj nam wylecieć. W środek sól, świeżo mielony czarny pieprz. Można tutaj przesmarować troszkę musztardą stołową, sarepską. Tutaj też jest możliwości kilka, ja tego nie czynię. Daję jednak wspomniany wcześniej ser. Jeden taki plasterek do tego, ogóreczek i gdzieś tutaj wciskamy cebulkę, kilka kawałków, nie za dużo, tak do smaku po prostu. I zawijamy najpierw boczki, od razu zawijamy tutaj tył i skręcamy roladę. Tę odstawiam na bok i zabieram się za kolejne. Rolady są zawinięte, piekarnik nagrzewa się już do 220 stopni Celsjusza. Po podpieczeniu, podsmażeniu tychże rolad na oleju czy oliwie z oliwek
musimy wsadzić je wtedy do piekarnika. Ale tymczasem bierzemy rolatkę i obtaczamy bardzo dokładnie w mące takiej zwykłej pszennej typ 450. A to po to, moi drodzy, żeby po pierwsze bardzo ładnie nam rolada się zarumieniła, a po drugie ona z automatu, mąka, mówię tutaj o mące, zagęści nam powstały sosik. Także jedna za drugą trafia do mąki i za chwilę podsmażamy. No i moi drodzy, rolatki są już podsmażone. W międzyczasie zacząłem gotować ziemniaki. Do naczynia żaroodpornego wlewam około 3-4 łyżeczek oleju z rozmaryny. Mogliście zobaczyć na moim kanale, jak ja to przygotowuję. Na samo dno wrzucam pozostałą część cebuli oraz 4 ząbki czosnku. Czosnek, co ważne, nie jest dobrany, tylko rozgnieciony, aby oddał lepiej swoje aromaty, a w samej skórce również te aromaty się znajdują, także stąd ten mój wybór. I teraz przechodzimy już do samych roladek. Do naczynia żaroodpornego przekładam jedną po drugiej. Można to wszystko zawinąć folią aluminiową bądź po prostu przykryć drugą częścią naczynia żaroodpornego. Teraz takie roladki jeszcze delikatnie można posolić oraz popieprzyć. Nie jest to konieczne, ale polecam. Jeszcze odrobina soli. I takie rolatki wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 220 stopni Celsjusza na około 25 minut do pół godzinki. Ja na początek włożę je tak bez przykrycia, później przykryję, żeby one się poddusiły, zmiękły bardzo wyraźnie i pokażę Wam już finalną wersję. Możecie zauważyć mojego psa w odbiciu. Pozdrówcie Aresa w komentarzach, a ja tymczasem wkładam rolatki do piekarnika. Moi drodzy, ziemniaki są już ugotowane. Jak widzicie, pokroiłem je w mniejsze kawałki po prostu po to, żeby szybciej nam się ugotowały. I teraz z dodatków, co będziemy tutaj potrzebować. Na pewno sól. Szczypta soli trafia do środka. Ja w dzisiejszym przypadku dodam białego pieprzu. Odrobinkę, on jest pikantny, ale jego zapach, jego aromat i smak jest niesamowity. To właśnie on tutaj dodaje nam bardzo dużo takiego animuszu. Dodam również odrobinę czosnku suszonego. Kilka kropel oliwy truflowej. Zarówno pieprz, jak i oliwa truflowa pochodzi ze sklepu winotoskani.pl. Jest bardzo aromatyczna, nie trzeba jej tutaj dużo użyć, a naprawdę jej tutaj obecność sprawi, że to jakże proste danie nabierze takiej bardzo wykwintnej postaci. Także takie składniki doleję, jeszcze odrobinę mleka, troszkę masła i ugniatamy. Cała łyżka masła trafia do środka, odrobina mleka i całość bardzo dokładnie rozduszamy, jak to na pire. Delikatne, ale intensywne w smaku pire, bardzo puszyste, niesamowicie pyszna, zarumieniona rolatka, bardzo dobre buraczki. Prosta, szybka propozycja na domowy obiad. Także koniecznie musicie wypróbować taki przepis. Dajcie znać w sekcji komentarzy, czy przygotowujecie w domu rolatki. Jak tak, to jakie, z jakim farszem. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć, do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.